Wszystkim są po 7, nasz ciąg w świątyni złych żywiołów. Dobra, mamy naszą zgubę. Pogadajmy sobie z nim. O nie! Miki, co ty tutaj robisz? To już nie robię się... Jak coś się dzieje od czasu... Lubię jak coś się dzieje od czasu do czasu, muszę przychodzić aż tutaj, żeby się rozerwać. Wiesz jak jest... Nie wiem. Życie w Homeland może być strasznie nudne. Tutaj znałem przynajmniej kilka interesujących gildii, do których mogę dołączyć. Tylko trzeba to na siebie uważać. W niektórych z nich jest łatwiej o kłopoty niż o dobrą zabawę. Jakie kłopoty? No wiesz, zapłacili mi kilka groszy, żebym wystraszył jakieś cyganki, ukradł im magiczną kulę, ale ona za cholerę nie chce się stąd wynosić. No więc dostałem baty i wyrzucili mnie z gildii. Ale przynajmniej zachowałem tę kulę. To kula należy do Mony, musisz ją zwrócić. Słuchaj no, nie wiem kim jesteś, ale słono zapłaciłem za tę kulę i nie zamierzam jej oddawać, a teraz idź. Musisz ją oddać. Nie oddam ci jej, drogo za nią zapłaciłem, nie dostaniesz kuli. Dobra, co jeżeli Sul z nim pogada? Aha, tak lepiej. Nie pozostawiasz mi wyboru, muszę ci odebrać ją siłą. Ha, nic mi nie możesz zrobić. Obezwładnij go. Dosyć tego, zabieram ci kulę. A bierz ją sobie, po co mi ona? Nie zamierzam za nią umierać. Lepiej wrócę do Homeland. Spokojne życie ma swoje zalety. Zdajesz się z nieodpowiednimi ludźmi, Miki. Wracaj do Homeland i nie ruszaj się stamtąd. Mhm. Dobra, to chyba powinno z grubsza załatwić zadanie. Jest jeszcze jakieś zadanie. To co nam ten barman proponował mokrą robotę, to jest żeby zabić kogoś, ale potem możemy to obrócić dookoła i uratować tą osobę, na którą niby mamy zlecenie, bla bla bla, nie chcę się tego robić, tak pewnie doświadczenie jest marne z tego. Mona? Tak, mam twoją kulę. O, moja kula! Dzięki niej znów zobaczę przyszłość. Dziękuję ci. Życzę miłego dnia. Ciekawe, czy coś możesz z nią zrobić. Czy chcesz poznać przyszłość? Tak, co mnie czeka? Widzę świątynię. Widzę czterech kapłanów. Walczących o moc jednego, lecz tobie przeznaczony jest zejść jeszcze wyżej od niego. Zajść jeszcze wyżej od niego. To wszystko. Możesz mi jakoś pomóc? Może jest coś, co mogłabym ci zaoferować. Tak, mogę spełnić jedno twoje życzenie. Jaka przygoda ci się marzy? Szukam prawdziwego wyzwania, taka, na której można się wzbogacić. Człowiek... Cokolwiek przygotowali dla mnie bogowie. Szukam prawdziwego wyzwania. Jak sobie życzysz. Okej, okay. Co to miało oznaczyć? Dobra, nie wiem o co w tym chodzi. Zobaczymy. Dobra, możemy pogadać już ze starym Prestonem. Powiedzieć mu, że może sobie teraz wyrwać ząb. Mona może ci już zapłacić. Udało mi się rozwiązać jej problemy finansowe. To świetnie. Nareszcie będę mógł zapłacić domorosłemu dentyście. Wielkie dzięki. Mogę coś jeszcze dla ciebie zrobić? Może zechcesz odpowiedzieć na jakieś pytania? Podobno możesz mi sprzedać dom w Nulp. Mam tu taką jedną chatę. Powinna się nadać. Zaraz obok. Mocne ściany, solidne zamknięcia, bezpieczniejszej nie znajdziesz. Zainteresowany?
Żadna chata w tych stronach nie może być dużo warta. Ile za nią chcesz? Mogę zaoferować 500 sztuk złota. To prawie kradzież, ale niech ci będzie. Jest twoja za 500 sztuk. W porządku. Gratulacje. Właśnie kupiłeś dom w Nulb. Jeszcze pytań. Chwilowo nie. Dobra, pytanie. Który to jest z tych chat? Czy to jest ta chata może? Tak, mamy odpoczynek. To jest ta chata. Mamy również w niej kufer. W którym możemy trzymać rzeczy. No, mamy nawet dwa kufry. Dobra. Przygotujmy się. Lavos, chciałbym zmienić twoje zaklęcia, bo... Uśpienie przestanie niedługo działać. Magiczna broń słabo działa, musisz trzymać tą broń w ręce, żeby ją, nie możesz komuś to zaczarować, a to nie trwa chyba zbyt długo. Moment, zobaczmy szybko. Czary. Czarodziej, poziom 1, magiczna broń. Magiczna broń zapewnia plus 1 czas trwania, 1 minuta na poziom. No to nie. Dobra, a migoczące barwy? Dobra, może weźmy migoczące barwy, może się jeszcze na coś przydać. Dobra, może wywalmy też niewidzialność, może uśpienie, zamiast uśpienia weźmy drugie magiczne pociski. Lavos jest mistrzem wywoływania. Niewidzialność jest jednak rzadko przydatna, to może weźmy drugą strzałę elfa. Możemy też na przykład dać kocią zwinność dla Mugo. Weźmy drugą strzałę elfa po prostu. Dobra, tutaj nic nie chcemy za bardzo zmieniać. Mugo, ty miałeś wziąć jeden czar. Ale jest taki, że łowca ma beznadziejne czary. Czytanie magii, spowolnienie trocizny, zauroczenie zwierzęcia, długi krok, twoja prędkość rośnie o 3 metry. Magiczny kieł. Weźmy może oplątanie. Oplątanie może się jednak czasami jeszcze przydawać, a nie chcę marnować miejsca czary dla druida, który może mieć coś ciekawszego. Dobra. Jesteśmy chyba gotowi. Mieliśmy odpocząć 8 godzin. Nie wiedziałem, że komuś brakowało życia. Okej, nieważne. A, Lavos chyba podczas ostatniej walki oberwał trochę. Dobra. Wybierzmy się do... rzeki. Tutaj mieliśmy coś przynieść. Dla pirata. Od razu rzuca się dla nas olbrzymia żaba. Jesteśmy niezbyt przygotowani. Tam też jest dużo jaszczuro ludzi. Lavos. Czy możesz na dzień dobry ich przerazić? Możesz. To zrób tak. Dobra. Trzech się udało przerazić. Poza tym... uciekaj od tej żaby. Chociaż żaba chce, to cię dogoni.
Dobra, Almo, pomóż z nią na razie, szybko. Furnok, czy chcemy flankować tobą żabę? Czy chcemy ją teraz zaatakować? Może zróbmy teraz, zaatakujmy, ile jesteśmy w stanie. Oczywiście. 2 PW. O, pan Kunkul nawet się udzielił. Dobra, bardziej. Dokończ żabę, zanim cię pożre żywcem. Dobrze. Ładnie. Mugo. Mugo ognia do ludzi, którzy nie są przerażeni. Ci przerażeni chyba. Kolejna żaba! Behemoth Żabi Król. Prawie Mugoksa tam. Znaczy, prawie Lavosa tam wysłałem. Ciekawe. Dobra, antyhot. Mniejsze przywrócenie. I czarny niedźwiedź. Prawie zabiła niedźwiedzia od razu. Dobra. Soul. Rusz się. Weź darmowy ruch. Z jakiegoś powodu nie możesz, bo ci blokuje wszystko. Dobra. Podejdź jak tutaj. Natychmiast. Dziabnij jego ładnie. Potem zmienisz broni. Coś pomożesz. Bra, Lavos, co ty możesz zrobić? Możesz kwasową strzelfo. Kwasową strzałę walnąć w tą żabę. 3 PW. Mam nadzieję, że to będzie więcej w przyszłych turach. Dobra. Dobra. Rzućmy się na tego żabi króla. Ty. Oczywiście. Postarasz się powoli uflankować, chociaż możesz nie zdążyć. Oczywiście. Pan Kunkun, jaki dzielny. Dobra, light. Wykonuj darmowy krok, żeby dobrze oddalić się od żaby. Poza tym. Dobrze. Przepływ odwagi. Dobra, niby masz jeszcze punkty ruchu, ale nie masz, dobra. Mugo. Jeszcze ludzie mniej mnie niepokoją niż ta żaba. Szybki strzał. I żabi król. Natychmiast. Ładnie. O nie, złapała lighta. Nawet nie wiem dlaczego. Dobra. Możesz wziąć swoją półpikę. Tak, wolnej ręki. I z jakiegoś powodu to cały punkt, cały czas ci zjęło, chociaż nie powinno. Dobra, ładnie. Soul, miecz dwuręczny i do roboty. No nie. Okej. Wilczek nam padł. Chociaż jeszcze nie, może niekoniecznie. Musimy być w stanie go jeszcze uleczyć. Wiedźma morska. Czy jej możemy zasadzić strzałem elfa? Zobaczmy. Ładnie. Elmo. Dobra. 11 PW. Teraz padnie. Oczywiście, oczywiście. Ładnie. Light.
Możesz próbować się wyzwolić, tak? Tak jest. Z oczekiwanym skutkiem. Da się zrobić. Dobra. Do usług. Możesz uleczyć swojego psa. Stabilizuje się, ok. Możesz zmienić broń na miecz. Ok, z jakiegoś... A, pożarła Lighta. Ok. Light żywcem został pochłonięty. Dobra, druidzie, leczenie lekkich ran. Chociaż może nie. Go uleczymy, to on będzie próbował wstać i spowoduje ataki okazjonalne. Więc może tak, weźmy siłę byka. To tyle. Dobra, Light przeżył. No i dobra, Soul. Możemy ci dać jeszcze wściekłość. Ale mam nadzieję, że bez tego się będzie. Zatrucie. Naprawdę mocno trzepią. Na szczęście... Szczęście możemy coś z tym zrobić, co? Dobrze. Dobra. Elmo, po kolei zajmiemy się nimi. Szarżuj. Dobra. Ładnie. Ty, Funrock, chcę, żebyś oflankował wiedźmę. Oczywiście. Dobra, mam nadzieję, że będzie w stanie to zrobić w następnej turze. Pan Kunkun! Ależ on go zjadł! To jest siła, to jest moc. Dobra, Lajcik. Co możemy zrobić? Możesz uderzenie dźwięku im walnąć. No wszyscy będą z tego zadowoleni. Fajnie, ogłuszeni są. Mugox. Długi łuk i ognia w wiedźmę. Trafienie krytyczne, wow, nieźle. Okej, okay. Nie spodziewałem się. So. Korowa skóra, może ci się przyda. Dobra, wsparcie niedźwiedzie przybyło. Pytanie, czy możesz podejść do wiedźmy? Jesteś w stanie? Powinieneś być w zasięgu, mam nadzieję. Natychmiast. Ładnie. Ekstra. Dobra, miałem też na pomysł, żeby uleczyć Soula. Ale tak, stanowiłem, że nie. Dobra, magiczne pociski, wiedźmę. No i dobra, dobijmy ją. Funrock, miałeś flankować, ale niewiele się z tego uda. Pan Kunkun dzielnie walczy. Light. Light. Możesz leczenie zrobić swoje. Nie, bo masz tylko jedno. Leczenie lekkich ran. Tego nie chciałem zrobić. Okej. Okay.
Dobra, to nie było najlepsze. Do usług. Dobijmy ją, mam nadzieję. Trafienie krytyczne, Funrock. Funrock ginie. Anti, ratuj nas. Jak sobie życzysz. 12 PW ładnie. Okej, okay, niedźwiedzie wsparcie odeszło. Dobra, kogo walnęła? Mam nadzieję, że nie zabiła pana Kunkuna. Gdzie jest pan Kunkun? O nie, pan Kunkun umiera. Coż za nieszczęście. Chciałem w ogóle go wyciągnąć stąd, nie wiem. Czy coś jeszcze może zrobić? Możesz go oszołomić. Albo nie? Jak sobie życzysz? A że nie masz zasięgu czy coś? Jak sobie życzysz? Dobra. Oczywiście. Pudło. Light. Z jakiegoś powodu nie możesz rzucać czarów. Czy straciłeś charyzmę? Nie. Nie wiem, dlaczego nie może rzucać czarów. Paraliż? A to może tłumaczyć, dlaczego nie może rzucać czarów. W każdym razie nic nie zrobisz w takim razie. Remu go. Czy możesz uleczyć, jak sobie życzysz, monstrualnego szczura, żeby nie zginął? Pana Kunkuna. Tutaj. Dobra. Przynajmniej nie zginie tym razem. Co do ciebie, leczenie lekkich ran dla Funrocka. Soul, szarża. Dobrze. Dobra. Może wykorzystałeś swoje opcje. Dobra. Jest jeszcze jeden szczuro człowiek, ale coś z nim spróbujemy zrobić. Ty możesz się wycofać? Możesz. Gość jest oszołomiony. Oczywiście. Sprzedałeś kuszę, którą ci dałem! Co to wychodzi? Towarzysze są beznadziejni w tej grze. Light. Pewnie tak, nadal jesteś sparaliżowany. Dobra. Natychmiast. Osłabiajmy ich powoli. Co miał, tylko 6 PW? Ciekawe. Że na siebie nawzajem bili, czy co? Nie wiem. Nie rozumiem. Dobra. Dobrze. Możesz jeszcze kogoś uleczyć. Lighta. Przydałaby się swoboda ruchów, ale to za trudne. Ruszam. Dobra. Poleczmy ludzi. Raczej nie ludzi. Tak jest. Da się zrobić. Szczęście nasi nieludzie przeżyli tą bitwę. Ruszam. Chociaż nie było łatwo. Tak, ludzie. Ludzie trochę potracili cech. Siłę. Będziemy musieli to poleczyć. Na szczęście mamy odpowiednie rzeczy do leczenia takich utrat cech.
I mamy darmowy nam domek, w którym możemy się leczyć tak długo, jak potrzebujemy. Wiedźma morska. Nic nie miałeś ze sobą. Do usług. Przy sobie. Do usług. Dobra, co zakosiłeś? Nic, tylko złoto. Okej. Do usług. Tam jest jeszcze jeden. Dobrze, że go zauważyłeś, Bugo. Nie ty, Bugo. Ognia? Jak sobie życzysz. Brafun Rock, ty już nic nie rob, ty już narobiłeś się swoje w tej grze. Dobrze. Ralawos, też możesz otworzyć ogień. Stawcie się tutaj, żeby ochronić mu go. Niosę zbyt wiele przedmiotów. Ruszam. Natychmiast. Długo ognia. Ten dwustrzał całkiem nawet działa. Mugo jest dosyć celnym elfem, więc... Znaczy zazwyczaj jest dosyć celnym elfem, więc... Tak jest. Jeżeli nie ma złego dnia, to całkiem nawet to działa. Oczywiście. Dobrze. Czy coś jeszcze mamy do słupienia tutaj? Tak jest. Natychmiast. Czy te żaby coś mają w sobie? Fajnie, że część jest już magiczny długi łuk. Ługo, to będzie dla ciebie. Kołczan strzał plus jeden. Kołczan strzał też ci się przyda. Magiczny długi miecz. Magiczny pierścień. Kluczuka elfów. Drewniana tarcza. Rękawice zręczności. Weź to. Masz premię plus 6. I skórzane buty po prostu. Jestem nadmiernie obciążony. Ale nażarła się w swoim życiu ta żaba. Jak sobie życzysz. Dobra. Co więcej? Wilczku. Olbrzymia niszczułka. Jest coś, po co przyszliśmy. Dobra. Dobra, może mieć jakieś odporności na obrażenia. Mugo, weź ten magiczny łuk i nim spróbuj strzelić. Dobrze. Trafienie krytyczne. Właśnie, to jest łuk plus jeden. Więc możemy już w ten sposób zobaczyć, że to jest łuk plus jeden. Ładnie. Unrock, ty się na nic nie przydasz. Reszta niech się... Natychmiast. Na nich... Uderza. Dobrze. Na nich. Na niszczułkę. Co to jest właściwie niszczułka? Dobrze. Nie masz ładunków już? Świetnie. Czy ty masz leczenie? Nie masz. Dobra. Dobra. Mogo. Ulecz nie swojego towarzysza, ale towarzysza. Stabilizuje się, okej. Ty nic. Oczywiście. Dobra, walmy mimo wszystko, co mamy. Dosyć odporne. Dobra. Czy mamy jakiekolwiek leczenia? Nie. Jak sobie leczenie życzysz? Powierzchownych ran. Może nie wystarczyć.
Tak jest. No, mamy to berło. Różdżka leczenia lekkich ran. Tylko nie wiem, jak dużo ona ma ładunków. Różdżka. Jak sobie życzysz. Dobra, wilczek. Natanek. Zwalę się uważać. Braj przy... Bierz przy kot z Kunkuna. Słabszy nawet od ciebie jakoś nie zginął w ostatnim czasie. Dobra. Nie wiem, czy coś tutaj jeszcze jest wartego. Wygląda na to, że nie, bo nawet nie, gra mi nie pozwala nigdzie kliknąć. A w każdym razie mieliśmy tylko ją, nie tylko ją zabić, ale chyba zabrać jej czaszkę również. Dokładnie. I to chyba tyle, co? Dobra, możemy spadać stąd, wracać do nul. Nie wiem, co to miało znaczyć, ale okej. Oddać tą głowę niszczułki. I potem, cóż, trochę nam zajmie Liza Nieran po tej walce. Mówiąc, trochę nam zajmie, mówią, jeśli parę dni. Druid będzie musiał poprzywracać parę cech tu i tam. Ale nic poważnego poza tym się nie wydarzyło. W sumie nie spojrzałem, ile na tym doświadczenia zrobiliśmy. Jesteśmy dosyć blisko awansu. Zwłaszcza Elmo i ekipą. Grud. Udało ci się złowić tą niszczółkę? Tak, oto ona. Dziękuję. Teraz wszyscy będą szanować starego Gruda ze Zuzowatego. Czekam na zapłatę. Nie martw się, Light. Płacę ci wszystkim. Polecę cię wszystkim znajomym. Ludzie widzą, że nie zadajesz się z byle kim. Jest pan bardzo łaskawy. Czy to była nasza zapłata, czy nic poza tym nie dostaliśmy? Nie mam pojęcia. W sumie miałem to zrobić przed tym, jak już pokupowałem wszystkie rzeczy. No cóż, trudno. Wszystkie rzeczy, które mnie interesowały. A właśnie. A propos rzeczy, które mnie interesują. Mamy parę rzeczy do zidentyfikowania. Musieli się nimi przyjrzeć. To chyba ty? Mogo masz. Kolczuga elfów. Plus 7. Magiczny pierścień, mamy magiczny długi miecz. Tak, będziemy musieli to popatrzeć. Już wiemy, że są rękawice zręczności plus 2. Przydają się dla Mogoksa? Na resztę będziemy musieli popatrzeć. Nie wiem, czy wracać aż do Homeland, żeby je zidentyfikować. Ale właśnie. Ty masz stworzenie. Eliksir skrytości to już mamy, opaska intelektu, płaszcz odporności. Właśnie tak, rękawice zręczności możemy stworzyć. Te najlepsze dużo kosztują, ale i tak to jest taniej niż w sklepie. W sklepie one kosztowały 10 tysięcy sztuk złota. Tutaj kosztują 8 tysięcy sztuk złota. Więc jak będziemy coś potrzebowali, to sami to zrobimy. Myślę, że dam jeszcze tworzenie cudownych rzeczy Antiemu, ponieważ Anti ma dużo, wszystkie te czary bufujące, jak korowa skóra i tak dalej. Zatem wytworzy dla siebie również ten naszyjnik, który będzie dawał mu obrażenia w formie zwierzęcej, której na razie jeszcze nie ma, niedługo będzie miał.
A poza tym myślę, że też Antiemu dam ważenie mikstur, bo głównie co nas obchodzi z ważenia mikstur, to jakieś mikstury leczące. A wszystkie te czary Anti posiada. No dobra, no ale to w sumie nie wiem, co nas by bardziej prędzej interesowało. Może najpierw wziąć ważenie mikstur, a dopiero pod koniec gry tworzenie magicznych przedmiotów nim. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, w każdym razie musimy się trochę wylizać rany. Anti będzie miał sporo leczenia w najbliższym czasie. Oczywiście nie będę tego nagrywał. W następnym odcinku idziemy do świątyni złych żywiołów i myślamy się, że robimy porządek. Który to jest odcinek? 15, 16, coś takiego. I domyślam się, że sama świątynia też nie zajmie zbyt długo czasu. Może więcej niż twierdza na bagnach, ale nie, to będzie szybki let's play. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.